pogrzeb taki, że ta siostra Genia była pochowana gdzieś tutaj na cmentarzu, na Wólce, czy nie, gdzieś nawet bliżej. Kiedy kandydatem na kanclerza. I po prostu ta jej córka była, to wtedy do mnie już nic nie mówiła, już tak troszeczkę w kapeluszu pięknie z Węgier przyjechała. I po prostu bracia prosili, żeby tam zaintonować pieśni tak głośno, żeby zbór pociągnął, zawsze ja tam gdzieś śpiewałam, ale i bracia bardzo dziękowali potem, bo to nie każdy miał głos i nie każdy trzymał się tej melodii, a jak przyszli zainteresowani, no to trzeba było, no a jak? Tutaj taka na Okuniewskiej, tam koło Mareczka, taka siostra Krysia. Jesteśmy u Mareczka, dzwoni Krysia. Dziąg. Mówi, że mama mi zmarł. I że po prostu, że ja muszę śpiewać na tym, na pogrzebie. Mówi, weź tego Andrzeja Kodaka. Mówi, on z tym akordeonem, bo myśmy tam pieśni nagrywały na akordeonie. On pięknie, jako były bokser. Grał na... I ona, weź tego Kodaka z akordeonem, ty będziesz śpiewać, tam się przyłączał i na górze, i na chórze. Ja mówię, siostro, a czy ty wiedziałeś, żeby na pogrzebie gdzieś akordeon grał? Jak ona się zastanowiła. A jak zaczęła się śmiać? Posypał sobie głowę ja mówię, jak ten łysy Kodak usiądzie z tym akordonem, słuchaj, no to tam będzie kabaret, słuchaj. Mówi, nie, rzeczywiście ja dobrze mówię, że ja dobrze myślę, słuchaj, nie, to my zrobimy, że na górze ja dam 50 zł temu akordon, temu organy. Jak on szybko miał tam śpiewnik, leżał, on tam już na wielkim wieku, ma taki duży śpiewnik świadków, 50 zł mu wcisnęła i powiedział, że to ja będę śpiewał, proszę zaraz grać. A on mówi, dobrze. I tak tymi łapami, jak tak w tę klawiaturę wejść, proszę już śpiewać. I takie te dźwięki, takie pogrzeba. Proszę już w tym momencie. Ja nie miałam wyjścia, musiałam śpiewać. A ta Krysia zdało, mówi, Boże, ja się tak rozpłakała, mówi, tak pięknie, tak głośno. I tak dobite te dwie pieśni, czy tam trzy Łazarz, ciężka pieśń, w zimnym grobie. Mówi, tak, ona się rozpłakała, mówi, ja mówię, to jeszcze 50 zł, to było kiedyś, jest 15 czy ile to, dawno, cholera, to dużo, niedużo, no, ale... Przynajmniej kandydatem na kanclerza. I ona mu tam wcisnęła, mu, to wiesz, cokolwiek, to on wejdzie tam, i tak gra, i tak gra, no, i tak prosi, żeby te melodie, te królestwa melodie. SPD no. Jest popularny w samej i tak partii. Bracia byli zadowoleni bardzo wszyscy, że ta Krysia to się rozpłakała, mówi, że tylko ja muszę zaśpiewać. Nikt tutaj, bo na innych tych tam byśmy na cztery głosy nam śpiewały, tylko ja, mówi, i się rozpłakała, mówi, w czasie tego i nie było już rzeczywiście przemawiają i to było wszystko. No, mama umarła, bo była staruszką i tam w domu też rozmawiała wielokrotnie. No i ta gruba krowa wyszła drugi raz za mąż. Po prostu była bardzo długi okres czasu starą taką panną. I tak, tak, i gotowała z warzywami, z owocami, i to, i to tamto. I bardzo mnie lubiła, i ten Mareczek tam przychodził, i to. Aż potem wyszła za mąż. Ja mówię, może i dobrze, bo tutaj tak ma. I gotowała, i te ślifki, no wie, prawie jak Mareczek. Ponad 20 lat. A ona mieszkała, pracowała jako urzędniczka w centrum Warszawy i raz tych kaset mi nakupiła, bo te kasety, bo wiedziała, że te pieśni nagrywam i braciom i za darmo, potem mi zaczęli pieniądze dawać, całą fabrykę żeśmy tu zrobili w firmie, się samo nagrywało, mi się wychodziło, to się te pieśni i ona kupiła tych kaset ze 200, potem 300, potem 400, po jakoś po złotówce, czy za darmo. Ta Krysia zgłupiała, zobacz, ile będziemy miały pieśni. A to i takie nagrania, i z tym Kodakiem, i z tym akordeonem, i z tym i z tamtym. No ludowcy, się ona już nasłuchała. Ludowcy przeforsują kandydaturę kogoś ze swojej grupy, to no i tak, pozycja Tuska się osłabia, ale nie przypisywałbym temu. Ta Krysia gruba taka i tak mówi, ja już nie mogę. Tutaj ale taka pozytywna była, ale bardzo pozytywna była, nie mogę. My tam taka Krysia Nyczaj mieszkała, taka chuda, co się wszędzie wykłócała. A Piskata, a najmądrzejsza z całej dzielnicy.
wysiany czaj i ona chodziła do Pałacu Kultury na wykłady Radii Estes i takie te do bracia mówili, że ona ma w sobie jakiegoś demona, że ona gdzieś chodzi, musimy pójść na przeszpiegi, gdzie ona chodzi. Na jakieś Radii Estes, że ona tych lekarzy się i tutaj na Saską też była w kolejce ze mną. Negocjacji, renegocjacji, kto będzie dobrym kandydatem, kto będzie wystarczająco mieszkają różne. No, to jest ta krysiany czaj, żyje ta gruba krysia, też żyje o jedna i druga. W tych wyborach przynajmniej ta szansę przejść. Tam taka lodzia tylko umarła. Kandydat stabilny, kandydat. Też ślepa była już prawie na oko w tym takim czerwonym domku na rogu. Smukowska i tam taki rok, domek na rozdrożu. Te działki się zaczynały. I tam też ja w tym domu tam mieszkałam, tam Korszeń mieszkał, ze ścian się wyprowadził na Gorzu. I do tej lodzi chodziła, ona miała cztery koty. I ona tak mówiła o tych chirurgach na oko, że ona już prawie nie widzi, a jeszcze była po tylu tych operacjach, a że jeszcze coś widzi, a że jeszcze Panu Bogu, że jeszcze coś widzi, że jeszcze Biblię na oczy widzi, że jej bardzo pomogli. No to dawno już też umarła i tam troszeczkę no, tam pomagali jej, ale tam troszeczkę śmierdziało tymi kotami. Czy wejść, ale ona lubiła te koty. Zasłynął, no nie tylko w Polsce. I ta cała ulica Łukowska, Zamieniecka, to są te rewiry. No, a Mareczek potem tam się pojawił. Mareczek nie mieszkał od początku, że ja go znam, bo tam mieszkał jakiś pijak. I żeby nie ta Janeczka Sowiecka się dołożyła i z tego jakaś tam babka miał spadek tych pieniędzy i żeby prawnie. No to nie wiem, czy ten ośrodek w Piasecznie, czy by Mareczek miał mieszkanie. Zanim. A poza tym, czy by mu się to chciało samemu, bo on jeszcze nie wiedział, że są takie możliwości. A jak takie dziecko zahukać, zapukać, a on teraz już myśli, że wszystko dla niego. Dlatego tak jest. O Zygmarze Gabrielu wiadomo, że jest świetny. On myśli, że potrafi najmądrzejszy na zdobyć dużego poparcia w sondażach. No jest chory i że wszystko za darmo, no może mieć. Rzeczywiście, ja nawet sama nie wiedziałam, że ta firma taka Orange jest bardzo bogata i że mówiąc cynicznie, im się to opłaca te światłowody instalować i z rozbitego domu, rozbitej rodziny. Ja mówię, że tak, doszedł, nie płaciłem, ja się mogę podpisywać. Tam nie o to chodzi, tylko po prostu ja śmieję się z twojej uczciwości. Całą noc tutaj nie jest spałeś. Też o, bardzo skuteczny w wymuszaniu postulatów realizacji postulatów socjaldemokratycznych na kadencji. O tym się dużo nie mówi, nie pamięta, ale obecny rząd, Wielka Koalicja w Niemczech jest wyjątkowo socjaldemokratyczny. Zrealizował mnóstwo obietnic wyborczych socjaldemokratów, mimo że socjaldemokraci są młodszym partnerem w tej koalicji. A będzie walczył o więcej Europy? Czy przejdzie na stronę sceptyków? Jeśli weźmiemy pod uwagę jego dotychczasowe stanowiska i założymy, że będzie konsekwentnie nadal je realizował, no to możemy się spodziewać, że będzie walczył o więcej Europy. Jest deklarowanym Europejczykiem, tak. Co z kolei niekoniecznie musi być zaletą z punktu widzenia jego towarzyszy socjaldemokratów, którzy rozważają na przykład koalicję po wyborach z Zielonymi i partią Lewicy, a część partii Lewicy nie jest tak entuzjastycznie nastawiona do Unii Europejskiej. Rozważany jest też taki scenariusz, otóż powstanie wielka koalicja CDU, CSU, SPD i Schulzowi zostanie zaproponowane stanowisko wicekanclerza u boku Angeli Merkel. To jest też pewna tradycja polityczna w Niemczech, że lider partii wchodzącej do rządu, czy lider mniejszej partii wchodzącej do rządu otrzymywał stanowisko szefa dyplomacji oraz stanowisko wicekanclerza. Przy koalicji CDU, CSU, FDP 2009-2013. No tak w innych tych opcjach rzadko. Mariusz Angela Merkel, Martin Schulz mógłby się sprawdzić. Także dzisiaj był ten ładny, ten wernisaż.
Czy taki mamy za mało danych, żeby mówić o takiej codziennej współpracy, ale jeśli chodzi o poglądy, to wydaje mi się, że mogliby się całkiem nieźle dogadywać. Ale jak, jak on się zawiódł. Chodzi tylko o poglądy, ale też o temperamenty. Nie chciałam brać. Nie jestem w stanie wiarygodnie prognozować. Przechodząc jeszcze na ten szczebel unijny, komu na rękę jest rezygnacja Martina Schulza z ubiegania się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? Wbrew może pozorom całkiem sporej grupie socjalistów i demokratów. Przyjaźń Schulza i jego promowana przez niego wielka koalicja z ludowcami mocno ograniczała działanie części socjaldemokratycznych europosłów, wymuszała współpracę i ich poparcie dla wielu spraw promowanych przez ludowców, na przykład międzynarodowe umowy handlowe, które wzbudziły znacząco mało sprzeciwu ze strony większej grupy w Parlamencie Europejskim, niż można by się spodziewać. Buta i autorytaryzm, to typowe dla Warszawy. Odejście Schulza i zakończenie współpraca między nim a Junckerem pozwoli całkiem dużej grupie lewicowych europosłów, między innymi z Włoch, ale nie tylko, zawalczyć o większą rolę w swojej frakcji. Już teraz pojawiły się głosy, że socjaliści demokraci nareszcie będą prawdziwą opozycją w Parlamencie Europejskim. Uważa, że to jest lepsze i że... Tuż na koniec pytanie a druga pójdzie sobie do zakonnicy, dostanie za darmo jeszcze może i lepszą. I potem ta nie może pojąć, że jak to do wewnętrznej możliwe. Polityki niemieckiej, podsumowując, może rzeczywiście zmienić tak, to możliwe, że jakaś głupia, no to musisz cierpieć. A ta Rumunka, ten Ireczek, która se Pierzyński żre, to mówi, słuchaj, i głupi musi cierpieć. Na pewno będzie tutaj zawsze rewolucja, pytanie tylko w którą stronę. Głupi musi cierpieć. I konstelacje w Niemczech również. No jak nie umie sobie ulżyć. To karierę Martina Schulza będziemy jeszcze śledzić na antenach Polskiego Radia 24. Dziękujemy naszym gościom. W studio byli pan Krzysztof Kokoszczyński, euroaktiv.pl oraz Artur Cichanowicz. Także można zrozumieć, dlaczego Świadkowie Jehowy nie chodzą na takie wernisaże i tego typu wernisaże są im obce, no bo jedna wielka głupota panuje na świecie. Gdy nadaje nasze radio TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Lampson, Extra. Minęła 23.30, Paulina Łukawska. Zapraszam. Agencja Standard & Poor's utrzymała rating kredytowy Polski na dotychczasowym poziomie. Podniosła jednak tak zwaną perspektywę z negatywnej do stabilnej. Obecny poziom BBB+ obowiązuje od stycznia, kiedy to agencja S&P dokonała obniżki. Teraz ocena się nie zmieniła, ale zdaniem obserwatorów podniesienie perspektywy do stabilnej to pozytywny sygnał. Ocena ratingowa to impuls, który wpływa na kursy walut, giełdy czy koszty obsługi zadłużenia. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy zaapelował do polskiego Senatu, aby nie przyjmował uchwalonej dzisiaj przez Sejm nowelizacji ustawy o zgromadzeniach. Komunikat opublikował na Facebooku. Nils Muižnieks wyraził zaniepokojenie zmianami wprowadzonymi przez Sejm w nowelizacji ustawy o zgromadzeniach. Są one, jak zaznaczył, niepotrzebne i w sposób nieproporcjonalny ograniczą dużej części społeczeństwa możliwość korzystania z prawa do wolności zgromadzeń. Zaznaczył, że jest to naruszenie artykułu 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nils Muižnieks wezwał Senat Rzeczypospolitej Polskiej, by nie przyjmował zmian. Ponownie zwrócił się do polskich władz, aby w sprawach dotyczących praw człowieka spowolniły tempo procesu legislacyjnego, by umożliwić obywatelom przeprowadzenie miarodajnych konsultacji. Komisarz Praw Człowieka jest niezależnym organem Rady Europy, który promuje poszanowanie podstawowych praw i prowadzi monitoring ich przestrzegania w 47 państwach członkowskich. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Nie będzie silnej polskiej gospodarki bez silnego górnictwa, powiedziała podczas wizyty w Rybniku premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów przyjechała na Śląsk, by wziąć udział w tradycyjnej akademii z okazji zbliżającej się Barbórki. Premier wyraziła przekonanie, że wprowadzane zmiany w sektorze górniczym przyniosą spodziewany efekt. Polskie górnictwo zaczyna mieć przed sobą dobrą perspektywę, ale musimy konsekwentnie nadal podążać tą drogą zmian. Tylko i wyłącznie wtedy osiągniemy ten cel, że właśnie polski węgiel będzie w przyszłości synonimem nowoczesności, będzie dawał szansę na rozwój nie tylko Śląsk, ale całego naszego kraju.
Święto górników Barbórka w niedzielę obchodzone jest co roku w dniu świętej Barbary, czyli patronki górników. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz czas na serwisy z życia Kościoła, który przygotował i przedstawi Przemysław Goławski. Wiadomości z życia Kościoła. Został tydzień, aby pomóc potrzebującym w ramach akcji Szlachetna Paczka. Jej finał, czyli tak zwany Weekend Cudów, przypada 10 i 11 grudnia, kiedy to darczyńcy dostarczą do magazynów paczki, które powędrują do rodzin w potrzebie. Do 10 grudnia można jeszcze wesprzeć rodziny objęte programem. Wystarczy wybrać konkretną rodzinę z bazy internetowej i zapoznać się z jej potrzebami. Organizatorzy Szlachetnej Paczki zachęcają, aby do współpracy zaprosić również swoich znajomych. Z roku na rok akcja staje się coraz bardziej popularna. Ludzie widzą, że paczka to rzeczywiście pomoc dla osób potrzebujących, że to pomoc, która niesie radość rodzinom. Jest to mądra pomoc, tłumaczy Joanna Stobierska z zespołu Szlachetnej Paczki. O przygotowaniach do obchodzonego w Kościele Dnia Islamu, aktualnych problemach dialogu międzyreligijnego i najnowszych inicjatywach dyskutowali członkowie Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Spotkanie gremium, któremu od czerwca bieżącego roku przewodniczy biskup Henryk Ciereszko, odbyło się w Sekretariacie Episkopatu Polski. Celem spotkania było przyjrzenie się projektom, które zostaną podjęte w rozpoczętej nowej kadencji. Zdaniem białostockiego biskupa pomocniczego należy również zastanowić się nad propozycjami rozwiązań problemów pojawiających się w kwestii dialogu międzyreligijnego. Biskup wskazał, że aktualną i ważną kwestią jest prowadzenie dialogu międzyreligijnego z przebywającymi w Polsce czeczeńskimi uchodźcami, a także Tatarami. Na szczególną uwagę zasługuje także sprawa małżeństw mieszanych. Chcemy w tych kwestiach nawiązać głębszą współpracę ze środowiskiem islamu, mówi biskup Ciereszko. W imię religii winno się głosić pokój, a nie przemoc, podkreślili uczestnicy 14 spotkania Wspólnej Komisji Przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela. Spotkanie odbyło się w Rzymie. Jak czytamy w opublikowanym na zakończenie komunikacie, podczas spotkania uznano, że powoływanie się dla usprawiedliwienia przemocy na religię jest strasznym bluźnierczym nadużyciem, godzącym w świętość życia. Strona katolicka zaprezentowała rolę, jaką mogą odegrać religię w rozwiązywaniu konfliktów, a strona żydowska przedstawiła czynniki prowadzące do agresji i wojny oraz wtedy wolno myślą, że można komuś łeb odciąć Jana Husa, że można na stosie spalić. A przecież wystarczyło znać nauki Chrystusa miłości. No to gdzie? Do czego? Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Sofia. Wielki. Lepiej zrozumieć Europę. Panorama europejska. Słuchają Państwo Panoramy Europejskiej w Polskim Radio 24, a przed mikrofonami Katarzyna Kornet i Joachim Ciecierski. Według najnowszego raportu Work Service rekordowo niska liczba Polaków myśli o emigracji zarobkowej. Jakie czynniki trzymają Polaków w kraju? Dlaczego młodzi polscy absolwenci po prestiżowych uczelniach z możliwością zrobienia kariery w europejskich stolicach porzucają tę szansę i wracają do Polski? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, panią Karoliną Kułach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Karolina mieszkała wiele lat za granicą oraz pan Andrzej Kubisiak z Work Service. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dlaczego Polacy nie chcą wyjeżdżać za granicę? No tutaj czynników jest kilka, ale zacznijmy od tego, że z naszych badań wynika, że 12% Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicą. Na te 12% składa się pula 5% osób, które są zdecydowane na ten wyjazd i 7%, które mówią raczej tak. To jest wynik, który oczywiście jeszcze nie jest niski, bo pewnie dużo bardziej byśmy się cieszyli, gdyby on był jednocyfrowy, ale 12% to jest wynik o 7 punktów procentowych niższy niż na początku tego roku, gdy wynik ten wynosił 19%, co pokazuje, że ta tendencja do wyjazdów za granicę jest coraz niższa. I jeżeli chodzi o powody, to tutaj na pewno jest ich kilka, bo pierwsza sprawa no to kwestia upowszechniania się pracy w Polsce. Mamy rekordowo niskie poziomy bezrobocia, coraz więcej osób pracę znajduje w Polsce. Mamy rekordowo wysokie poziomy zatrudnienia w naszym kraju, co powoduje, że ta tendencja do wyjazdu, ponieważ nie mamy pracy w Polsce, na pewno jest znacznie niższa, ale mamy też te czynniki, bym powiedział, negatywne, które wpływają na to, że nie chcemy wyjeżdżać. Szczególnie Polacy wybierali kraje Europy Zachodniej, a w Europie mamy do czynienia z dużymi niepokojami i brakiem stabilizacji. Tutaj widzimy wpływ dwóch bardzo silnych czynników. Jeden to jest kwestia Brexitu
i wpływu Brexitu na deklaracje, chociażby jeżeli chodzi o wyjazd do pracy do Wielkiej Brytanii. No a druga sprawa to kwestie niepokojów związanych z zagrożeniem terrorystycznym. Widzimy bardzo duży odpływ osób zainteresowanych do wyjeżdżania do krajów Europy Zachodniej, szczególnie do Niemiec, gdzie w ostatnim półroczu pojawiały się zarówno doniesienia medialne, jak i incydenty, które wskazywałyby na to, że to niebezpieczeństwo tam występuje. Pytanie do Karoliny Kułach. Czy czułaś jakieś obawy, jakieś bariery, kiedy niemal 10 lat temu podjęłaś decyzję o wyjeździe z Polski? Obaw żadnych nie czułam. Mój wyjazd był dosyć przypadkowy, mój pierwszy wyjazd za granicę. Zobaczyłam ogłoszenie na uczelni, które zachęcało studentów do studiów w Niemczech. Planowałam wrócić po jednym semestrze, nie wyszło. Przedłużyło się to i później już jakoś ciężko było się osiedlić w Polsce. Z Niemiec poniosło mnie do Birmingham, później do Szkocji na studia i na końcu chciałam zrealizować moje wielkie marzenie, mieszkanie w Londynie. Głównie chciałam tam mieszkać ze względu na to, że studiowałam filologię angielską w Polsce, byłam zafascynowana historią, kulturą, oglądałam komedie romantyczne, wyobrażałam sobie oczywiście, że wszędzie jest Hugh Grant, że spotkam królową Elżbietę. No i przy okazji oczywiście też miałam możliwość gromadzenia doświadczenia zawodowego w różnych sektorach, od administracji do zarządzania projektami i do zakupu, co również wiązało się, powiedzmy, i z lepszymi finansami. Barier żadnych nie odczuwałam, nie zakładałam, kultura co się wydarzy. Wstępnie planowałam wrócić do Polski, co również też się stało, ale tak naprawdę to, co jakby wyrzuciło mnie z Wielkiej Brytanii, to było bardziej jakby zmęczenie życiem w Londynie, które jest, jak sobie możemy wyobrazić, bardzo stresujące. Światowa stolica, duże wymagania, więc po 5 latach życia w warunkach, że tak powiem, dżungli, postanowiłam, że wrócę do Polski i zobaczę, jak tutaj ułoży mi się życie i zawodowo, i prywatnie. O tym, jak życie wygląda na emigracji, o tym zaraz porozmawiamy, ale to, co Karolina powiedziała, pokrywa się też z wynikami badań raportu Work Service, że Karolina Wysocka. Najczęściej wybieranymi kierunkami emigracji są nadal Niemcy i Wielka Brytania. Tak, i to widzimy już w kolejnych edycjach badań. Wiele osób, gdy myśli dzisiaj o temacie w ogóle emigracji, pierwsze skojarzenie, które mają, to ta masowa, wielka emigracja do Wielkiej Brytanii, która nastąpiła po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Natomiast już od mniej więcej dwóch lat, widzimy, że to Niemcy są tym głównym kierunkiem dzisiaj emigracji zarobkowej Polaków. To jest kilka powodów, dla których tak się dzieje. Jednym z kluczowych jest troszeczkę też zmiana modelu czy profilu osób, które wyjeżdżają z Polski, bo wbrew niejednemu stereotypowi dzisiaj to już nie młodzi, dobrze wykształceni ludzie wyjeżdżają z kraju, ale dalej młodzi, ale raczej osoby wykształcone na poziomie średnim, zawodowym bądź podstawowym. To są dominujące grupy, które wyjeżdżają dzisiaj z kraju. Czyli zabraknie niedługo znowu specjalistów. Raczej wykwalifikowanych pracowników bądź osób do tych prac troszeczkę prostszych. To są osoby, które bardzo mocno przyciąga dzisiaj niemiecki rynek pracy, ponieważ tam bardzo mocno tych osób brakuje. Ale musimy też wspomnieć o tym, że ten kierunek niemiecki jest dzisiaj numerem jeden, ale bardzo mocno stracił na popularności. Właśnie te obawy o niebezpieczeństwo czy groźba zamachów terrorystycznych spowodowała, że Niemcy, które miały ponad 30% wskazań jeszcze poprzedniej edycji badania, dzisiaj mają tych wskazań już tylko 17%. Jest to ogromna zmiana. Nie notowaliśmy takiej zmiany na przestrzeni żadnych z naszych badań dotychczas. Numerem dwa jest Wielka Brytania i to się utrzymuje już od kilku edycji. Natomiast Wielka Brytania również bardzo traci na znaczeniu. Najbardziej straciła na popularności w trakcie rozgorzałej debaty wokół Brexitu, a więc na wiosnę tego roku. Chociaż gdy patrzymy na wyniki rok do roku, to dzisiejszy wynik Wielkiej Brytanii jest o połowę mniejszy niż jeszcze był na jesieni roku ubiegłego. To pokazuje, że Wielka Brytania również traci na popularności ze względu na to, że jest duża niepewność, co będzie dalej. Czy Brexit spowoduje, że faktycznie nie będziemy mieć wspólnego rynku i możliwości przepływu osób? Jak będzie dalej z podejmowaniem pracy? I z tego powodu tak naprawdę dzisiaj numerem jeden, jeżeli chodzi o deklaracje wyjazdów
Polaków zagranicy jest wskazanie pod tytułem inny kraj. No właśnie, bo na trzecim miejscu wylądowały Stany Zjednoczone. Na trzecim miejscu mamy Stany Zjednoczone. To jest z jednej strony efekt tego, że Europa nie jawi nam się już jako ten bezpieczny czy przewidywalny kierunek. Stany Zjednoczone, gdzie pojawiły się pierwsze zapowiedzi czy deklaracje jeszcze z kampanii wyborczej prezydenta elekta Donalda Trumpa, że możliwe, że te wizy zostaną zniesione dla Polaków. Wiele osób mogło już to troszeczkę chcieć zdyskontować w wynikach naszych badań, ale zwrócę uwagę na to, że właśnie to wskazanie inny kraj, to jest jedyna odpowiedź z naszego badania, które zyskiwało w tej edycji badania. To pokazuje, że Polacy, którzy rozważają wyjazd do pracy za granicą, chcą tak realnie rzecz biorąc wyjechać, ale nie widzą na tą chwilę kierunku, który byłby dla nich na tyle atrakcyjny i z tej puli mogą się pojawić osoby, które zarówno mogą zasilić potencjalną emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdy faktycznie ta decyzja o zniesieniu wiz miałaby nastąpić, bądź te osoby mogą zasilić inne kierunki w sytuacji, kiedy dostaną jasne komunikaty czy przekazy, które kierunki będą dla nich bezpieczne w najbliższym czasie. Polacy deklarują mniejszą chęć wyjazdów, jednocześnie Polacy są zachęcani też do powrotu do Polski. Karolino, ty wróciłaś do Polski. Jak przebiegło to lądowanie? Było to miękkie lądowanie? Udało ci się znaleźć pracę od razu? Tak, jeżeli chodzi o znalezienie pracy, nie miałam problemu. Znam dwa języki dodatkowo biegle, oprócz mojego ojczystego, więc właściwie praca znalazła mnie. Sama pracy specjalnie nie szukałam. Jak wróciłam tutaj do kraju, miałam tyle przemyśleń, że postanowiłam napisać książkę ogólnie o moich wszystkich doświadczeniach za granicą, właśnie z perspektywy osoby, która mieszkała w różnych miejscach, w różnych krajach i trochę też nie może się za bardzo odnaleźć w nowej rzeczywistości, ponieważ każdy kraj miał dla mnie jakiś atut, a niestety nie możemy mieć wszystkiego. Czyli Polska z jednej strony to jest rodzina, mój kraj ojczysty, Wielka Brytania to jest kraj, w którym tak naprawdę żyło mi się dobrze i jakoś tam odnalazłam się w tamtejszej mentalności. Z kolei w Niemczech odpowiadał mi standard życia, kultura, to, że może było tam troszeczkę mniej osób niż w Wielkiej Brytanii, więc myśli miałam mnóstwo i te wszystkie myśli tak się właśnie nagromadziły w mojej głowie, że postanowiłam napisać tę książkę o moich doświadczeniach, bo z jednej strony wyjazd za granicę, zachęcamy do tego wyjazdu, można zebrać mnóstwo doświadczeń, zarobić na przykład więcej pieniędzy, jeżeli ktoś to chce osiągnąć, ale z drugiej strony też tak jakby rozbija nasze życie i pewne decyzje życiowe przychodzą troszeczkę później. Więc w tym natłoku myśli zajęłam się właśnie napisaniem tej książki. Później znalazłam pracę w Warszawie, dostałam też parę ofert finansowo, myślę, że też całkiem atrakcyjne oferty, więc postanowiłam tutaj zostać. Oryginalnie myślałam, że tak naprawdę wrócę po 3 miesiącach do Wielkiej Brytanii. Jestem już prawie 2 lata w Polsce, tak naprawdę niczego nie wykluczam. Ale także jak wspomnieliśmy, Brexit zniechęciło mnie to trochę do powrotu do Wielkiej Brytanii, ponieważ jeżeli Wielka Brytania tak naprawdę nie będzie częścią Unii Europejskiej, to sama nie jestem przekonana, czy w takim, czy w tym kraju chciałabym żyć. Pytanie do pana Andrzeja Kubisiaka. Wspomnieliśmy już tutaj, wspomniał pan, że bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. Załóżmy, że coraz mniej Polaków będzie deklarowało chęć wyjazdu, a coraz więcej będzie też uczestniczyć w zjawisku w tak zwanym pullback, czyli w powrocie do Polski z emigracji. Na ile chłonny jest polski rynek? Czyli no, to ja przytoczę chyba dane najświeższe, jakie pokazywał ostatnio Główny Urząd Statystyczny. W 3 kwartale tego roku odnotowano ponad 400 tysięcy nieobsadzonych wolnych miejsc pracy w Polsce. To pokazuje, jakie są zapotrzebowania dzisiaj tak naprawdę na rynku pracy. Ponad 360 tysięcy z tych ofert pracy pochodziło z sektora prywatnego, co jest dobrą informacją na pewno dla polskiej gospodarki, bo pokazuje, że te firmy tworzą miejsca pracy i często może być do czynienia z taką sytuacją, jak tutaj pani miała, że to praca może znaleźć człowieka, a nie człowiek jej musi szukać. Natomiast ja bym starał się też chłodzić entuzjazm, szczególnie myślę, że nie jednego polityka w tym kraju, który myśli, że to nastąpi bardzo szybko i dynamicznie. Gdy Narodowy Bank Polski w ubiegłym roku realizował badania na osobach, które przebywają w Wielkiej Brytanii i w Niemczech i gdy pytano tych emigrantów z Polski, jaka kwota zarobków w Polsce zachęciłaby ich do powrotu, no to jest to kwota na poziomie przekraczającym 5300 zł netto.
na rękę. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi nieco ponad 4300 zł, ale brutto, czyli na rękę, jest to kwota około 3000 zł netto. Więc mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą rozbieżnością, szczególnie, że trzeba jeszcze powiedzieć, że 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej krajowej. Więc gdy spojrzymy na bardzo szeroki rynek pracy, to dzisiaj widzimy, że tych ofert pracy dla osób, które miałyby tu wracać, na pewno by się trochę znalazło, ale nie są one aż tak powszechne, żeby przyciągnąć na pewno całą tą masę osób, które wyjechały z Polski. Przypomnijmy, że z Polski wyjechało prawie 2 400 000 Polaków i żeby zachęcić te osoby do powrotu, na pewno będą potrzebne specjalne zachęty, specjalne programy, które zapowiadała zresztą minister Rafalska, że taki program w rządzie powstanie. Tutaj wydaje się, że patrząc na motywacje, dla których Polacy dzisiaj głównie wyjeżdżają z kraju, a tą główną motywacją jest strona zarobkowa, czyli te zachęty fiskalne chyba też powinny się pojawić, żeby tych ludzi zachęcić do powrotu. No tutaj jakby możliwości rynku pracy wiemy, jakie są. Pytanie, czy ze strony rządowej mogą się pojawić jakieś zachęty, może trochę przypominające próbę ściągania chociażby inwestorów zagranicznych. To przyjmijmy, że może Polacy, którzy mieliby wracać z Wielkiej Brytanii, może mieliby być takimi inwestorami, pracownikami zagranicznymi, których chcielibyśmy tutaj nakłonić do przyjazdu. Główny powód emigracji to, albo motywacja emigracji to ta zarobkowa, ale czy faktycznie wyjeżdżając z Polski można oczekiwać, że w Londynie albo w Berlinie albo w innym dużym europejskim mieście będziemy zarabiać 2,5, 3, 4 tysiące euro? Tak od razu. Czy jest to długa droga i tak samo długą drogę musielibyśmy przejść w Polsce, żeby tyle zarabiać? Czy no wiadomo, że nie wolno tutaj uogólniać, bo przypadków jest tak wiele, jak wiele jest osób, które wyjeżdżały. Natomiast gdy patrzymy chociażby na to, jak wygląda poziom aktywności zawodowej Polaków za granicą, to w Wielkiej Brytanii z puli osób, które tam przebywają, 80% to są osoby, które są aktywne zawodowo. Ja tylko przypomnę, że w Polsce ten poziom aktywności zawodowej wynosi 56%, więc jest radykalnie mniejszy. Na podstawie tego, jaką pracę podejmiemy i jakie widzimy dla siebie aspiracje, czy do czego chcemy dążyć, na pewno te zarobki będą znacznie wyższe niż w Polsce. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że za granicą też będą dużo wyższe koszty życia, więc fakt, że będziemy zarabiać 3-4-krotnie więcej niż w Polsce, nie musi oznaczać jednoznacznie, że tak wiele środków nam też zostanie w portfelach. Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że tak wiele osób wyjechało i tak wiele osób decyduje się, żeby tam pozostać długoterminowo, że wydaje się, że ta strona fiskalna jest na tyle wyraźnie poprawiona, że jednak to jest ten zachęta i magnes, żeby wyjeżdżać. Tu pan Andrzej wspomniał o kosztach życia. Karolina, ty mieszkałaś w Londynie, w najdroższym mieście w Europie, jeżeli nie na świecie. Jak wygląda takie życie tam przez 5 lat? Jakie są koszty życia? Koszty życia są na pewno wysokie, zwłaszcza jeżeli chodzi o mieszkania i transport publiczny. Ja osobiście mieszkałam w hiszpańskim domu z dużą ilością właśnie osób z Hiszpanii, chyba z 8 osobami mieszkałam. Koszt mojego pokoju jak na standardy londyńskie nie był jakiś wysoki, bo to była druga właściwie strefa w Londynie. To było 600 funtów. Z tego co wiem teraz ten sam pokój 2 na 2 metry kosztuje 1000 funtów. Przypuszczam, że po Brexicie ta sytuacja może się troszkę zmienić, być może. Na początku nie był to dla mnie problem, jak byłam świeżo po studiach. Ogólnie cieszyłam się, że mam pracę, że mam gdzie mieszkać, mogę się tam jakoś odnaleźć w tym Londynie. Natomiast wiadomo, jak mija czas, mamy większe, powiedzmy, oczekiwania, jeżeli chodzi i o zarobki, i o standard życia. Więc zaczęło mi to dosyć doskwierać, ponieważ i praca była stresująca, tak jak wspomniałam, standardy londyńskie, duże oczekiwania, stres w powietrzu, po czym ten powrót do tego hiszpańskiego domu. Nie mogę narzekać na zarobki, byłam ogólnie z tego zadowolona, ale też tak jakby zdecydowałam się na priorytety. Mogłam sobie, powiedzmy, pozwolić na lepsze mieszkanie, ale zdecydowałam, że wolę podróżować. Londyn jest fantastycznym miejscem wylotowym, jest dużo lotnisk, dużo możliwości podróży, więc tak jakby wolałam te pieniądze przeznaczone na mieszkanie przekierować w stronę biletów lotniczych.
pełne, ale niestety tak jakby mieszkanie w moim hiszpańskim domu no, po całym dniu pracy z dużą ilością ludzi przełożyło się na dodatkowy stres. Już po tych 5 latach czułam, że no, zmęczyłam się ogólnie życiem w światowej stolicy. Jest to bardzo ekscytujące życie, no, jest to robić Londyn jest przepiękne. Jako miasto jest dla mnie w ogóle miastem numer jeden, ale no, żeby tam zamieszkać, to musiałam się zadłużyć prawdopodobnie na 4 życia, co generalnie mnie tak do końca nie interesuje, więc no, zdecydowałam się wrócić i zobaczyć, co wydarzy się tak naprawdę dalej i czy może tutaj jednak wbrew pozorom standard życia będzie lepszy. Panie Andrzeju, pani Karolina, idealnie pasuje chyba do profilu digital nomadki, tak? Takiej cyfrowej nomadki, no, z tak jej chęciami. Tak bym powiedział, bo gdy patrzymy też dzisiaj na numer dwa powodów, dla których Polacy chcą wyjeżdżać do pracy za granicę i to jest nowy powód, to jest kwestia chęci zwiedzania świata. I bardzo wiele osób dzisiaj decyduje się, to głównie młode pokolenie, które decyduje się na to, żeby jednak móc zobaczyć często dalekie zakątki świata, których normalnie nie mogliby zwiedzić w okresie urlopowym, żeby właśnie podróżować po świecie, w różnych miejscach pracować. Często też, czy to za pośrednictwem internetu, czy podłączenia do sieci, móc świadczyć pracę dla dowolnego kontrahenta na świecie, czy jeździć z miejsca na miejsce i tam szukać jakiejś dorywczej pracy. Wydaje się, że to jest trend, który będzie nam się umacniał, bo dzisiaj też trzeba powiedzieć, że nie tylko szukamy poprawy materialnej. Wiele osób dzisiaj, dla wielu osób to nie jest przymus, żeby dzisiaj wyjeżdżać do pracy za granicę, tylko ich wybór, bo mają wybór taki, że praca w Polsce jest na tyle dostępna, że mogą zdecydować się, żeby jednak tutaj pozostać, a jeżeli chcą wyjechać za granicę, to szukają lepszych możliwości, lepszego świata, ale już wiedzą, z czym mogą to zestawiać, bo gdy spojrzymy dzisiaj na równie młodych ludzi w Hiszpanii, oni często tego wyboru nie mają, bo oni nie mają na miejscu tej pracy, która może być jakąś formą wyboru. Oni bardzo często muszą się borykać z ponad 40% bezrobociem w swojej grupie wiekowej i ich wybór jedyny jest taki, żeby wyjeżdżać za granicę i szukać innych możliwości. Dlatego takich hiszpańskich domów w Londynie dzisiaj na pewno jest co niemiara. Rozmawiamy o tym, że Polacy coraz rzadziej deklarują chęć wyjazdu za granicę, ale czy to dobrze dla ich potencjalnej wartości na rynku pracy? Czy pracodawcy częściej i chętniej zatrudniają osoby, które mają doświadczenie pracy za granicą, czy jednak te, które cały czas były w kraju? W Twoim przypadku, Karolino, można powiedzieć, że doświadczenie success story. Success story, tak, że doświadczenie jest bardzo istotne. Tak, tak. Przypuszczam, że to też zależy od branży. W moim przypadku akurat doświadczenie zawodowe i znajomość języków bardzo się przydały. Ja też tak jakby się przekwalifikowałam. W Londynie pracowałam bardziej w administracji, w projektach i po stronie zakupu. Z kolei zawsze chciałam spróbować swoich możliwości w digital marketing. W Londynie jest bardzo duża konkurencja, przynajmniej była wtedy, kiedy ja tam byłam niecałe 2 lata temu i zazwyczaj oferowano mi albo bezpłatne staże, albo pracę za tak zwany minimum wage, czyli za minimum 13 osób zginęło w wyniku trwających od kilku dni pożarów w rejonie łańcucha gór w stanie Tennessee na południu Stanów Zjednoczonych, poinformował przedstawiciel władz hrabstwa Sevier Larry Waters. Blisko 1000 domów i firm ucierpiało od ognia. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė wezwała Donalda Trumpa do powstrzymania podjętych w ramach NATO wobec Europy zobowiązań obronnych Stanów Zjednoczonych. Osoby z niepełnosprawnością i cierpiące na choroby przewlekłe z całej Grecji protestowały w piątek w Atenach przeciwko działaniom oszczędnościowym rządu biegającego się u międzynarodowych wierzycieli o kolejną transzę pożyczki. ONZ zaapelowała o dwukrotne zwiększenie pomocy do $1 miliarda w 2017 roku dla północno-wschodniej Nigerii, epicentrum przemocy ugrupowania dżihadystycznego Boko Haram i miejsca największego kryzysu na kontynencie afrykańskim. Wysłuchali Państwo ważniejszych wydarzeń dnia z kraju ze świata. W skrócie, dziękuję za uwagę. Osiedlają się tam, zostają tam na stałe i wcale tego know-how czy tych środków nie przywożą tutaj do kraju.
Co więcej, jak podam takie dwie statystyki, gdy spojrzymy na srebrny jubileusz Radia Maryja. Z radością znosimy dziś w Toruniu dziękczynę Tedeum za łaskę 25 lat posługi Radia Maryja. Fenomen Radia Maryja. Polacy bardzo długo czekali na radio katolickie, bo aż ponad pół wieku, podkreśla w naszym dzienniku ksiądz biskup Adam Lepa. Jesteśmy w rękach Matki Najświętszej. Powstała wspólnota ludzi, którzy tego samego pragną, to samo kochają. Rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, założycielem i dyrektorem Radia Maryja. Zmieniają Polskę. Rodzina Radia Maryja to wspólnota ludzi aktywnych. Starają się wpływać na losy swoich lokalnych społeczności, ale są także wrażliwi na problemy Kościoła, świata i Polski. Konkursy z okazji jubileuszu Radia Maryja. 25 lat prawdy na dobrych falach. Weź udział w konkursie. Do wygrania radioodbiorniki oraz atrakcyjne nagrody. Same centra usług biznesowych, które często jako taki warunek minimum mówią, że potrzebują pracowników, którzy dysponują przynajmniej dwoma językami biegle, no przyjęłyby na pewno z otwartymi rękoma osoby, które mają doświadczenia migracyjne, bo często te osoby, to jest naturalna kompetencja, którą po prostu posiadają. Natomiast ja bym się nie spodziewał jakiegoś tutaj masowego napływu dzisiaj do Polski, chyba że pojawiłyby się jakieś naprawdę zachęcające czynniki, które spowodowałyby, że Polacy mogliby wracać. Miejmy nadzieję, że takich success stories, jakie reprezentuje Karolina Kułach, będzie więcej i więcej będzie takich powrotów do Polski z zagranicy. My już Państwu bardzo dziękujemy. W studiu Polskiego Radia 24 byli Karolina Kułach, Polka z doświadczeniem emigracyjnym, autorka książki o życiu emigrantki oraz Andrzej Kubisiak z firmy Work Service. A my do Państwa wracamy za tydzień. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Kornet. Joachim Dziecierski. Dobranoc. Dobranoc. Reklama. To mit, że prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie milion mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzystnie wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. To była reklama. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Uroczystą kolacją wydaną przez prezydenta Andrzeja Dudę zakończyła się jednodniowa wizyta prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w Warszawie. Wcześniej szefowie obu państw rozmawiali o współpracy wojskowej, rosyjskiej agresji, energetyce, a także trudnych kartach wspólnej historii. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. Wizyta odbyła się dokładnie w 25. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Warszawa to pierwsza stolica, która wtedy zdecydowała się na taki krok. Obydwaj prezydenci wielokrotnie podkreślali, jak mocna jest przyjaźń polsko-ukraińska. Ważne jest to, szczególnie obecnie, mówił Andrzej Duda. Niestety jest tak, że dzisiaj część terytorium Ukrainy została bezprawnie zajęta przez Rosję i jest przez Rosję okupowana. Prezydenci rozmawiali także o ukraińskich reformach. Prezydent Petro Poroszenko podkreślił, że są one wzorowane na polskich. Duch swobody przyniósł Polsce nie tylko wolność, ale także jedność i zamożność. Dlatego teraz wiele reform realizujemy na podstawie polskiego scenariusza. Konkretnym wymiarem strategicznego partnerstwa jest podpisana w obecności prezydentów przez ministrów obrony ogólna umowa o współpracy wojskowej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Premier Beata Szydło powiedziała, że tegoroczna Barbórka została okryta żałobą po górnikach, którzy kilka dni temu
Zginęli w kopalni Rudna. Prezes Rady Ministrów przyjechała na Śląsk, by wziąć udział w tradycyjnej akademii z okazji zbliżającego się Święta Górników. Premier podkreśliła w Rybniku, że łączy się w bólu.